są słowami samego Chrystusa. On jedynie użycza głosu. Użycza swoich rąk, swoich nóg, całego swojego ciała, by mógł odprawiać tę najświętszą ofiarę, ale to by Chrystus mógł działać przez niego. Także to są te dwie obecności, kapła i zgromadzona. I mamy jeszcze obecność oczywiście tę, przed którą wszyscy błękamy. Obecność w sposób już bardziej namacalnej obecności być nie może. Jest to obecność Chrystusa w Jego ciele, w Jego krwi, ukrytego pod postacią chleba i wina. I wreszcie ta obecność w Jego Słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg przemawia do swojego ludu. I istnieje pewne podobieństwo właśnie kapłan i lud, Słowo, pisane Słowo Boże, pisane małą literą S i Słowo Boże, Słowo wcielone, pisane wielką literą S, czyli sam Jezus Chrystus. Bo jeśli spożywamy Jego ciało, to spożywamy Jezusa Chrystusa. Także te cztery obecności, o tym cztery formy obecności. I to Pan z Wami też jest odbiciem tej prawdy o tym, że Bóg jest z Wami. Chciałbym przez to też dać radość i nadzieję, zgodnie i z nazwą, i z przesłaniem dzisiejszej niedzieli, radości, gaudete, radujcie się. To słowa antyfony, jednej z antyfon muszalnych właśnie tej niedzieli, trzeciej niedzieli Adwentu. Mamy się radować, bo jaki jest powód? Bo Pan jest blisko. Za tydzień czwarta niedziela Adwentu. Jeszcze kilka dni będziemy celebrować to przyjście Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Adwent, drodzy bracia i siostry, jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana Boga oczywiście. Pana w znaczeniu Pana Boga. I ten Adwent, każdy Adwent, roczny przeżywany, ma jak gdyby dwie części, które również niosą inny aspekt prawdy o przyjściu Boga. Pierwsza część Adwentu trwa zawsze od początku tego okresu liturgicznego aż do 16 grudnia włącznie. I wówczas teksty szalne czytania mówią o przyjściu Boga na końcu czasu. Mówimy w wyznaniu wiary, powtórnie przyjdzie w chwale. Paruzja, powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Taki wymiar eschatologiczny, eschatologia to nauka o rzeczach ostatecznych, czyli o naszym spotkaniu z Bogiem, kiedy On przyjdzie lub kiedy go też spotkamy, co będzie tego antycypacją w chwili naszej śmierci, kiedy będzie sąd, kiedy będzie to rozgraniczenie, czy przypadło nam niebo, czy ściec, czy piekło. Także warto się nad tym zastanawiać, bo nie wiemy, kiedy Bóg nasz przyjdzie, kiedy Pan przyjdzie. I też to chciałbym podkreślić w tej pierwszej części, jak to dla uporządkowania też naszej wiedzy, bo łatwiej nam będzie uczestniczyć w ogóle w liturgii. Zapamiętajmy to. Często Ewangelie tej pierwszej części Adwentu, zwłaszcza powszechnie, w nich jest mowa o cudach Pana Jezusa. Pan Jezus uzdrawia, Pan Jezus podnosi, Pan Jezus odpuszcza grzechy. Dlaczego tak jest? Otóż, moi drodzy, bracia i siostry, cuda są znakiem nadejścia czasów mesjańskich. Właśnie po to cała ludzkość czekała na Mesjasza, pomazańca Bożego, aby odkupił ich z grzechów. Bo ten grzech, ta choroba dziedziczna, mówimy w wymiarze duchowym, dziedzictwo grzechu pierworodnego, którym jesteśmy wszyscy naznaczeni, on zakłócał znacząco i zakłóca w naszym życiu każdy grzech naszą relację z Bogiem. I
Wtedy przyszedł odkupiciel przez tajemnicę wcielenia i on przez to już, że stał się człowiekiem, że będąc Bogiem bezgrzesznym przyjął ludzką naturę, już to wcielenie miało charakter odkupieńczy, jak nas naucza święty Jan Paweł II, katechizm Kościoła Katolickiego, ale też nasz wielki papież. Zatem to jest ta pierwsza część Adwentu, w którym poza mszą świętą poradną na cześć Matki Bożej nie śpiewamy pieśni Archanioł Boży Gabriel, bo nie to jest tematyką naszej pierwszej części Adwentu, wyłączając poradki, które są takim czuwaniem i mszą świętą po Matce Bożej i ten wymiar taki bożonarodzeniowy tam jest obecny, bo nie sposób rozważać tajemnicy Maryi, zwłaszcza zwiastowania, tej pierwszej tajemnicy, która nadała kierunek każdemu człowiekowi, jak powinien żyć, jak powinien się zachowywać, to znaczy słuchać Boga, przyjmować Jego wolę i upełnić, bo to jest wielka tajemnica przedstawiona, wielka tajemnica powołania każdego człowieka. Słuchać Boga, spotkanie z Bogiem, odpowiedzieć na to, dialogować, kiedy nie rozumiemy czegoś i wreszcie przyjąć to, co Kościół poza okresem wielkanocnym rozważa, podaje nam w modlitwie Anioł Pański, którą odmawiał, zalecał nam 3 razy dziennie. To nie tak sobie, bo tak ładnie wyszło, no i tak ktoś wymyślił, kiedy ten Anioł Pański tak odmawiał, prawda, czy zalecał odmawiać. To właśnie po to, że to wydarzenie, już zwiastowanie Pańskie, zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, że stanie się Matką Syna Bożego, nadało, można powiedzieć, program całej ludzkości, wszystkim wierzącym. Jest wzorem ta scena postępowania wobec Boga dla każdego człowieka. Dlatego to jest tak ważne. I druga część Adwentu, drodzy bracia i siostry, to dni od 17 do 24 grudnia. Już w tym tygodniu wejdziemy po rekolekcjach w tę drugą część Adwentu, w którym i w liturgii, w uszalnych czytaniach, również modlitwa w różnych prefacjach, tekstach uszalnych, ukazane jest przyjście Chrystusa w tajemnicy wcielenia, czyli Bożego Narodzenia. I tam już będą Ewangelii właśnie nawiedzenie świętej Elżbiety, Maryjne, rodowe Jezusa Chrystusa. I tu po tym widzimy, i też mamy ten formularz już takie nacerowane maryjnością i zaleca się, żeby również szeroradnie odprawiać według tych formularzy, bo one mają charakter maryjny. Czyli ta druga część, ostatni tydzień, to jest maryjna część Adwentu, ściśle rzecz mówiąc. Dlatego, że już zbliża się Chrystus w tajemnicy Bożego Narodzenia, w tym Bożym Dziecięciu i tutaj jest miejsce na takie przygotowanie na święta Bożego Narodzenia. Także to tak, żeby sobie to uporządkować, taką wiedzę, wtedy łatwiej nam rozumieć i Słowo Boże, i liturgię, bo jak liturgia jest również niezrozumiała, słowa Pisma Świętego, gesty, to wszystko staje się nudne. No niestety, tak trzeba powiedzieć, bo nie rozumiemy tego. Tak jak uczniowie z Emaus, to znaczy udający się po zmartwychwstaniu do wsi zwanej Emaus, może to nie jest ta tematyka adwentowa za bardzo, ale jest pewne, podobieństwo. Oni nie wiedzieli, co się stało. Oni byli zawiedzeni. Nie zrozumieli tego, co się stało. I Chrystus właśnie wyjaśnił im Pisma, łamał chleb, poznali go przełamany chleb. I wtedy powiedzieli, tak, teraz rozumiemy, teraz wierzymy, a tak byliśmy w rozsypce. Dlatego tak ważne, potrzebne jest nam to Słowo Boże i to Słowo wyjaśniane, to Słowo, które możemy trafić wtedy poznamy bardziej Boga i poznamy siebie. Tak jak wołał święty Augustyn. Takie łacińskie słowa bardzo znane, powtarzane przez wielu i homiletów, i kaznodziejów, i papieży. Novelim te, novelim me. Czyli obym poznał Ciebie, dodał Boże, bo Boga chodzi, obym poznał siebie.
czyli pełne poznanie siebie, mojego człowieczeństwa, jest uwarunkowane tym, czy poznam Boga, czy będę poznawał Boga Jezusa Chrystusa. A Jego poznaję przede wszystkim, kiedy Słowo Boże jest czytane, kiedy rozważam to Słowo, kiedy je zgłębiam i to Słowo mogę przyjąć i ono może stać się pewnym ciałem w postaci nawrócenia, w postaci przemiany życia. Zatem to Słowo Boże pisane przez małe S staje się w momencie nawrócenia, kiedy je przyjmuję, Słowem Bożym pisane przez wielkie S, co się uzewnętrznia w przyjęciu Komunii Świętej. Chciałbym dzisiaj tak niejako zaakcentować lekko, bo tego nie da się tak rozwinąć, bo są inne aspekty dzisiejszej liturgii, które będziemy jeszcze chwilę tutaj zgłębiać. Chciałbym powiedzieć, jak ważna jest Msza Święta, bo odpowiadając osobiście na to pytanie, dlaczego opóźniam przyjście Boga, a może jeszcze inaczej zadajmy to pytanie podobne. Co zrobić, aby aż tak bardzo nie opóźniać przyjścia Boga w moim życiu? To na pewno pierwszy taki numer jeden, przykazanie czy radą będzie to: uczestnicz gorliwie we mszy świętej, z pobożnością i też z częstotliwością, ile tylko możesz. Katechizm Kościoła Katolickiego zachęca nas, żeby nie tylko uczestniczyć w niedzielę i święta nakazane, ale częściej, nawet codziennie. Oczywiście każdy musi swoją miarę znaleźć. Kto uczestniczy rzadko, niech doda coś więcej, kto w niedzielę, to może niech jeden dzień sobie dołoży, żeby ten rozwój się dokonywał. A pomyślmy sobie, mamy, dajmy na to dzieci małe, jesteśmy rodzicami, jestem matką, jestem ojcem. Gdybym tak raz w tygodniu postanowił sobie, że pójdę na mszę świętą, by pomodlić się za moje dzieci, za moją rodzinę, by przyjąć za nich Komunię Świętą. I tak raz w tygodniu, zobaczcie przez lata, jak omodlona jest moja rodzina. To jest niesamowite. Zobaczmy, jak to się zmienia wszystko. Bo czasem telewizję oglądamy, czasem coś innego, czasem ten czas nam przelatuje między palcami, możemy powiedzieć. A moglibyśmy dać coś więcej i przyjść na mszę świętą, ofiarować Komunię Świętą za naszych najbliższych w jakiejś innej intencji. Czasem mamy kogoś w rodzinie, który oddaje się od Boga. Właśnie zadaj sobie ten trud, bracie i siostro, żeby się za niego szczególnie pomodlić. A msza święta nikt nie zastąpi tej modlitwy, nic nie zastąpi doniosłości czy skuteczności przyjmowania Komunii Świętej, kiedy jesteśmy przygotowani, kiedy nasze serca są gotowe na przyjście Pana. Ale co chciałbym jeszcze powiedzieć o tej obecności w ludzie, obecności Chrystusa w Jego ludzie, czyli w was. Bóg jest obecny również w tych, którzy nie mogą przyjąć Komunii Świętej. Oczywiście w inny sposób, ale też jest obecny. Nie mówi tylko że jest obecny tylko w tych, którzy są w stanie łaski święcające i przyjmą Komunię Świętą, a reszta to już jest, no, ludzie z magii. Nie. We wszystkich jest Pan, czyli Bóg z wami. I druga, to drugie słowo, jakby druga, szersze znaczenie, Pan nie tylko jest z wami, ale niech będzie z wami. Czyli ci, którzy może te ścieżki muszą wyrównać, wyprostować, nawrócić się, wymodlić sobie łaskę takiego dobrej spowiedzi, nawrócenia, przemiany życia, oni, w nich też działa łaska przez uczestnictwo w tej mszy świętej. Także nie pobadajmy w takim pesymizmie, że ja już tam coś, no, mam sytuację zawiłą bardzo w życiu, nie mogę do Komunii Świętej, nie mogę otrzymać rozgrzeszenia, to już jestem skreślony. Nie? Nikogo Chrystus nie przekreśla. To trzeba jasno powiedzieć. I nikogo żaden człowiek nie może przekreślać, bo nikt mu nie dał takiego mandatu, takiej władzy.
Zadaniem Kościoła, czyli zadaniem wszystkich nas, uczniów Chrystusa, jest podnosić na wierze. Wierze ugruntowywać, dodawać nadziei, owszem, czasem upominać, kiedy trzeba, powiedzieć mocniejsze słowo, ale zawsze to ma wymiar podnoszący, dający nadzieję. Bo to właśnie daje Bóg, czego świat nie może dać. Nadzieję człowiekowi przekreślonemu, wdeptanemu w ziemię. Takiemu, dla którego po ludzku nie ma nadziei. Bo to Kościół głosi Chrystusa i daje Chrystusa. I drodzy bracia i siostry, dzisiaj usłyszeliśmy to proroctwo z księgi Izajasza. Posłał mnie Bóg, aby głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, abym obwieszczał do łaski Państwa. I te słowa dotyczą też i odnoszą się w sposób taki bezpośredni do każdego zwiastuna Bożej nowiny, dobrej nowiny, a jest nim każdy. W czasie tych rekolekcji codziennie będziemy mieli innego niejako patrona, szczególnego orędownika. Dzisiaj jest bardzo widoczny święty Karol Huber, pasjonista obecny w relikwiach świętych, którymi będziemy mogli bezpośrednio po mszy świętej być pobłogosławieni indywidualnie. Kto tylko będzie pragnął, to przyjdzie w kolejce i będę błogosławił indywidualnie każdego tymi relikwiami. I zachęcam do tego. Dlaczego? Dlatego, że ten kapłan z XIX wieku, holenderski pasjonista, który zasłynął na Wyspach Brytyjskich, a zwłaszcza w stolicy Irlandii, w Dublinie, na Mount Argus, dlatego jest nazywany świętym Karolem z Mount Argus, świętym Karolem również od świętego Andrzeja, bo tak miał przyrodę zakonny, Huber to jego nazwisko. On właśnie, dlatego że tam przez 30 lat posługiwał i to miejsce jest związane z jego działalnością duszpasterską i z wieloma cudami, które towarzyszyły jego takiej prostej kapłańskiej posłudze. Jest taka duża biografia, bo ja nie chciałbym więcej, tylko sygnalizuję, że jest, mam inne książeczki, o których wam powiem, zachęcę was. Pod wymownym tytułem opatrywał rany serc złamanych. To dzisiaj jest proroctwo Izajasza. Bo jego posługa była takim opatrywaniem serc złamanych. Co jest ciekawe, święty Karol nie był dobrym kaznodzieją. Do końca życia łamaną alpentyńszczyzną się posługiwał. Nie był to jego język ojczysty. Był Holendrem, jak już wspomniałem. Ale przez swoją dobroć, gorliwość konfesjonalną, dobre słowo pocieszenia i błogosławieństwo, którego udzielał błogosławieństwo Boże tym wszystkim, którzy przychodzili ze swoimi utrękami duchowymi, bez nadziejami, do nich podnosi. I niejako będę naśladował świętego Karola Hubera dzisiaj, w następnych dni, kiedy będę błogosławił tym razem jego relikwiami. Choć będzie ich jeden dzień, błogosławieństwo relikwiami świętego Pawła od Krzyża, tak jak to właśnie czynił święty Karol Huber, bo był przekonany o wielkim wstawiennictwie naszego świętego założyciela, świętego Pawła od Krzyża. Już wiele kościołów nawiedziły te relikwie, ale zwłaszcza relikwie świętej Gerny, aż też kiedyś były, dlatego nie będzie tak świętej Gerny, żeby nie powtarzać, będzie pewien akcent tylko mały. I wiele osób otrzymuje błogosławieństwo. Ktoś może powiedzieć, a tam ludzie się cieszą, bo to coś nowego, to podchodzą. To też, ale uważam, że decydującym czynnikiem jest wiara ludzi w to, że ten święty orientuje i wiara w błogosławieństwo Boże. Sam święty Karol Huber tak mówił, pisał o błogosławieństwie Boże. Posłuchajmy, bo kapłan nas błogosławia, powiedz Boże Święty, w innych okolicach.
Ksiądza, kiedy przychodzi na kolędę, kiedy go o to poprosimy, czasem też na ulicy nawet poprosi o błogosławieństwo, czy w innych sytuacjach, kiedy ma egzamin, czy coś trudnego w życiu go czeka. Prosił Cię o błogosławieństwo, tak ładnie. I tak mówił o błogosławieństwie Bożym święty Karol Chyber. Każde błogosławieństwo Boże jest nieskończone, ale skutki Jego łaski są bardziej obfite niż cokolwiek innego. Dlatego też święty Paweł nazywa Boga bogatego w łaski. Jest nazywany Ojcem miłosiernym i łaskawym. Zatem, drodzy bracia i siostry, Bóg bogaty w miłosierdzie. Błogosławieństwo jest znakiem miłosierdzia Bożego i też czasem osoby, które właśnie mają te zawiłe ścieżki życia, pokręcone. Dla nich błogosławieństwo Boże, takie może być wielkim umocnieniem i z pewnością wyda owoce. Drodzy bracia i siostry, tam na wprost nie, troszeczkę na prawo, po drugie, jest taki stopień, który nam będzie towarzyszył w czasie tych dni rekolekcyjnych. Są obrazki ze świętym Karolem. Można darmowo sobie wziąć, nawet komuś rozdać z modlitwą, żebyśmy pamiętali, co to za święty. Zostały też wydane oprócz tej dużej biografii listy świętego Karola Chybera z pięknym prowadzeniem. To tylko sygnalizuje, jak ten święty dzięki działaniu naszego Centrum Promocji Duchowości Pasyjnej pod wezwaniem świętej Perny Galgani, które wydało te książki i wiele, wiele innych, zwłaszcza małych broszur, ale i też dużych i biografii naszego założyciela, świętego Pawła od Krzyża, która jest obecna też, dostępna w sklepiku. Jest też taka książeczka życiorys jego myśli, modlitwy, które ułożył, piękne modlitwy, zdjęcia. Zachęcam za dobrowolną ofiarę, te małe książeczki są, tam można się samo służyć. I dlatego nie mówię też o jego życiorysie, bo nie zdołam, chcę tylko zasygnalizować, to ma nam pomóc, bo rekolekcja to nie jest tylko czas, słucham nauki, trzy nauki i ja już jestem gotowy. Te nauki mają nam pomóc, jak w codzienności mam odpowiadać na to pytanie, co sprawia, że ja opóźniam przyjście Boga w tym momencie, w tym kontekście naszej obecnej rekolekcji. I taka lektura, uznanie życiorysu świętych, modlitwa przez ustawiennictwo i błogosławieństwo relikwiami, którego otrzymamy, jest niezwykle ważne i potrzebne. Świat święty daje nam nadzieję, bo oni wiele przeżyli w swoim życiu, krzyży, cierpienia. I ja być może też to przeżywam. Potem sobie w jednym czy drugim świętym zobaczę, jak on to przeżywał, jak to przeszedł, stał się świętym. To wlewa w moje serce nadzieję. Tak i taka dobra gmina o tych przyjaciołach, o tym dominikańskim. Jest jeszcze taka koronka, ona jest nieformalna, proszę bracia i siostry, także proszę potraktować to jako takie, powiedział, zewnętrzne przypomnienie tego, do czego zachęcał święty Karol. Bez tej koronki też można się modlić tą modlitwą, o której powiem, a mianowicie jedną Ojcze Nasz i trzy zdrowaś Maryjo na cześć Męki Pańskiej w określonej intencji, żeby uczcić w ten sposób Mękę Pana Jezusa, która jest największą miłością i miłosierdzia. Co spowodowało, że ta, w cudzysłowie, koronka, czyli krzyżyk, trzy paciorki, czyli jedno Ojcze Nasze, trzy zdrowaś Maryjo, to jest zwieńczona medalikiem przedstawiającym świętego Karola i świętą Bernę w Galgani. Co sprawiło, że ona tak powstała i tak jest rozpowszechniana właśnie w tym celu, żeby przypominać o tej formie czczenia Męki Pańskiej. Posłuchajmy o świadectwie nawrócenia, które dokonało się dzięki posłudze świętego Karola Chybera. Pisze pewien chłopiec, już jako dorosły. Kiedy byłem małym dzieckiem, miałem około 3-4 miesięcy. Upadłem przez nieuwagę mojego wuja. W wyniku upadku rozwinęła się u mnie choroba kręgosłupa.
zgięty w pół. Głowę miałem wygiętą do tyłu, a kiedy próbowałem iść, moje ręce musiały spoczywać na kolanach. Do 9 roku życia chodziłem po kulach. Pewnego dnia matka wyniosła mnie na zewnątrz. Akurat w momencie, kiedy przechodził ojciec Karol, zapytał, kim jestem i co mi dolega. Matka powiedziała mu, a on mnie pobłogosławił i przykazał mi odmawiać jedną Ojcze Nasz i trzy zdrować Maryją każdego ranka i wieczora na cześć Lęki Pańskiej. Po 2 lub 3 miesiącach, w czasie których poprawa zachodziła stopniowo, mogłem chodzić prosto, a moja głowa i ręce wróciły do normalnej pozycji. Od tego czasu cieszę się dobrym zdrowiem. W odniesieniu do tego chłopca uzdrowienie fizyczne było wolą Bożą, bo zawsze jest. Ale co nie sprawiło? Błogosławieństwo kapłana ojca Karola oraz odmawianie każdego ranka i wieczora na cześć Lęki Pańskiej jeden raz na modlitwę Ojcze Nasz, 3 razy zdrować się Maryję. I ta koronka może też posłużyć temu. Można ją dzisiaj i następne dni się będzie nabywać, żeby była takim znakiem zewnętrznym, przypominającym nam o modlitwie, bo czasem mamy te trudności z modlitwą. To zacząć od małych rzeczy i odmawiać można częściej w ciągu dnia, wtedy przywołujemy największej mocy duchowej, która wypłynęła z krzyża Chrystusowego. Drodzy bracia i siostry, jeszcze taka krótka refleksja na kanwie dzisiejszej Ewangelii. Jan Chrzciciel, jak on się przedstawia? Mówi prosto. Jan, głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską. Jan, głos wołającego na pustyni. Genialny święty Augustyn, biskup Hipony, nazywany doktorem łaski, wyjaśnia tę różnicę między głosem, czyli między Janem, a Słowem, które był Chrystus. Jak mówi Jan był głosem, a Słowem był Chrystus. Jak to zrozumieć, drodzy bracia i siostry? Choćby przykład z życia codziennego niech ilustruje tę różnicę, kim jest Jan Chrzciciel, kim jest każdy kapłan, bo mamy się takim Janem Chrzcicielem, który przygotowuje drogę Panu Bogu, który zbawia, a kim jest Chrystus. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że za drzwiami, że za ścianą, może w naszym bloku mieszkalnym, słyszymy jakieś głosy, odgłosy, głosy, czyli nie słyszymy słów, nie wiemy, o czym oni mówią. Może jak się wsłuchamy, to jakieś pojedyncze słowa, mówimy, a jakaś kłótnia się odbywała, ale słów nie słyszymy, słyszymy głos. Aby usłyszeć słowa, trzeba pójść do tego domu, zapukać i porozmawiać z tymi ludźmi. I podobnie jest trochę w tym rozróżnieniu, że głos, my głosimy to słowo, tak mówimy, głosimy słowo jako kapłani, czyli głosimy Chrystusa, ale mamy posłuchać Chrystusa. I to właśnie do tego nas prowadzi. Ten głos wołającego na pustyni. Prostować drogę Panu, by spotkać Pana, by spotkać Słowo w rozważaniu Pisma Świętego w Eucharystii. Co jest tam szczególnego? Jak głos wołającego na pustyni. Na pustyni. Krótko się skupmy na tym. Pustynia. O co tu chodzi? Czy mamy jechać na tą Sahalę? Czy to jest miejsce geograficzne? Nie o geografię chodzi. Jeśli o geografię, to mowa o geografii serca, duchowej geografii. Pustynią może być mój Kościół. Pustynią może być ta kaplica adoracji Najświętszego Sakramentu. Pustynią może być mój ołtarzyk jakiś w moim domu, w pokoju. Chwila modlitwy. I tego trzeba nam szukać. Bo świat dzisiejszy ucieka z pustyni. Musi być gwar, musi być centrum, dużo ludzi, musi być hałas, musi być głośna muzyka. Wtedy nie usłyszymy głosu Boga. Wtedy nie spotkamy się ze Słowem. Zatem na pustyni. I rekolekcje są taką pustynią,
i życie modlitewne, życie sakramentalne jest pustynią, na której usłyszymy głos, który powie prostą drogę Panu Bogu. Zatem, drodzy bracia i siostry, to taka krótka refleksja na temat dzisiejszej Ewangelii. Jeszcze powiem, już kończąc, rekolekcje mają swoje prawa, dlatego wybaczcie, że będę długo, to wszystko trwa, ale trzeba coś przerobić, dłużej, trzeba to przemyśleć. Te treści muszą przeniknąć nasze serca. Chodzi mi w tym kontekście bardzo ważne rozgraniczenie odnośnie do sposobu przyjmowania Komunii Świętej. Bo bardzo dużo również w internecie jest filmów ludzi bardzo pobożnych, którzy jednak niezgodnie z nauką Kościoła prezentują w dobrej wierze błędne przekonanie o przyjmowaniu Komunii Świętej na głowie. To była jedyna forma przyjmowania Komunii Świętej przez pierwsze 9 wieków chrześcijaństwa. Później Kościół zmienił materię i się to zmieniło. Obecnie jest tak, że dwie formy są dopuszczalne, choć u nas w Polsce, czy dwie formy funkcjonują, choć u nas w Polsce bardziej ta forma tradycyjna, do ust bezpośrednio, ale w obliczu pandemii, kiedy kapłan na przykład może dotknąć języka ślinę osoby zakażonej, później może przenosić w czasie Komunii Świętej kolejny tego wirusa, czy poprzez puchnięcie, prawda, to można po prostu przenieść koronawirusa. I wtedy, jeżeli ja ryzykuję, choć nawet lepiej mi jest duchowo przyjąć Komunię Świętą do ust, ale że wiem, że wiąże się z tym niebezpieczeństwo przenoszenia wirusów, ja rezygnuję z siebie, z mojej takiej wygody pewnej duchowej i przyjmuję Pana Jezusa na głowę. I wtedy trzeba uczynić tron z dłoni, jak dla króla. U dłoni lewa spoczywa na prawej, trzeba pozwolić kapłanowi, żeby on położył ciało Pańskie na lewej dłoni i później w obecności kapłana od razu prawą dłonią wkładamy Pana Jezusa do ust. Tak przyjmujemy. I to jest forma bardziej bezpieczna w obliczu pandemii. Ja tutaj nie chcę nikomu sugerować, co każdy ma robić, tylko żebyśmy znali ten wykładnie. Jest to. Różnica jest taka, bo ktoś mówi, że tamto jest godne przyjmowanie, a to nie jest godne. Godny to nigdy nie jesteśmy, bo jesteśmy grzesznikami, tak w sensie najgłębszym tego słowa. Natomiast różnica jest taka, że jedni przyjmują na grzeszny język, drudzy na grzeszną dłoń. Taka jest różnica. Jeszcze jest kwestia tych okruszków, prawda? Których jest obecny cały Pan Jezus. Niektórzy tam malują różne zakrwawione podłogi, ślady deptane, mówią o profanacji, świętokradztwa. Oczywiście to są wszystko kłamstwa, to jest wszystko nieprawda. Bo kiedy spadnie jakiś nawet okruszek ciała Pańskiego, pamiętajmy, święty Tomasz za chwilę wyjaśnia, że aniołowie się o to troszczą, żeby godnie ten okruszek został spożytkowany, zabezpieczony. Także nie możemy pochwalić skrupulatnie, matematycznie do Pana Boga, bo Bóg jest miłością i tu nie ma intencji, na Boże, z bezczeszczenia Najświętszego Sakramentu, jak to bardzo pobożni, gorliwi, w cudzysłowie oczywiście takiej przenośni katolicy zarzucają wielu kapłanów. Są to zarzuty bezpodstawne i niezgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. To bym chciał też wzmocnić tych, którzy może mają pewne skrupuły, tych, którzy mają swoje jakieś zdanie bardziej radykalne, że Kościół tak naucza i my jesteśmy powołani do tego wysłuchać. Kościoła tymczasem jest to trudne, bo w Kościele brzmi Ewangelia prowadząca nas do zbawienia.